Witam, witam, tutaj to Mixman. Jakoś wczoraj wieczorem siedziałem sobie w strefie gastro z moim kolegą w Poznaniu i w pewnym momencie pomyślałem sobie, kurde, o mnie ketchupem obleje, albo mi telefon zabierze, albo nie, jakieś zamówienie z KFA czy Maca. A to nagle podchodzi z telefonem i mówi, hej to Mixman, widziałeś może ten filmik? A ja takie patrzę na jego telefon i mówię, ty, ja nagrywałem o niej kiedyś shorta, ale nie wiem, czy widziałeś go. Drillowiec powiedział, dobra, wysyń ci to na maila. Więc wysłał mi, pobrałem to i obejrzałem i... Szczerze tego żałuję. Sami zobaczcie. Tak, kochani, tak byłam na holu, tak powiem. Poprosimy Selenę, montażystkę, o to, żeby powtórzyła to, co ona powiedziała. Dobra, bo nic nie zrozumiałem. Dobra, chodziło o holu zakupowy, czyli tak jakby kupowanie różnych rzeczy ze sklepu i robienie sobie jakby, nie wiem, unboxingu tych rzeczy, cokolwiek. No nie wiem, to było popularne w 2016 roku. Pamiętam, oglądałem te haule na zieloną szkołę, czy jak to się tam nazywało. Bo to nie na tuka. Ty tak serio? Ona powiedziała tam worek do włosów, nie? I nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, ale rzeczywiście to istnieje, patrz na to. Ja serio nie wiem, po co to jest, nie wiem, czy to jakieś peruki są, czy to jakieś włosy łono, tam. Kotka do ładowania firmy tam tylko. Kwat. Kotka do włosów. Ja nie wiem, czy ona tak serio niewyraźnie mówi, czy ona udaje tak, ale serio usłyszałem opaska do butów. Nie wiem, nie chcę mi się tego sprawdzać, ale pewnie takie coś istnieje. Dobra, zmienimy film jej, ponieważ tamten film się skończył, ponieważ tam coś mówiła, że on dziękuję za to wszystko oglądanie, coś takiego, że ten haul, nie wiem, nie oglądam tego dokładnie, nie słuchałem jej, bo ona tak niewyraźnie mówi, że nie da się jej zrozumieć po prostu. Więc przejdziemy do innego filmu, który jest jakby, nie wiem, jakby udawanie czytanki jakiejś angielskiego albo niemieckiego, wiecie co chodzi, nie? Taka typowa czytanka, którą mieliście w pierwszej klasie liceum, czy tam ósmej klasie podstawówki na tym egzaminie samozmoglosisty, czy coś. Po prostu na to z tego też ciśnie bekę i zobaczymy, jak jej to wychodzi, więc może pośmiejmy się razem z tego. Cześć, czy mogę od ciebie użyczyć wodę? Nie, nie możesz użyć ode mnie wody. Ej, aż mi się smutno zrobiło, ponieważ ta Marlenka cała jest taką sympatyczną osobą, a nie chce mi wody użyczyć. Co za chamska dziewczyna niewychowana. Dlaczego nie chcesz użyczyć mi wody? Podaj mi 3 argumenty za tym, że nie możesz mi użyczyć wody. Aha. Cześć, mogę od ciebie odliczyć dezodorant? Jasne, spoko, tylko że on jest dla mężczyzn i jest o zapachu spalin z silnika odrzutowego samolotu F-16 wersji J. Ale skoro to nie problem dla ciebie, to śmiało używaj. A jeżeli ty, mój drogi widzu, chcesz mieć nieskończoną ilość dezodorantu w twoim opakowaniu twojego dezodorantu o wymarzonym zapachu, to musisz zostawić lajka i suba z dzwoneczkiem. Dobra? Jeżeli to zrobisz, to uwierz mi, twój dezodorant ulubiony nigdy się nie skończy. Nie, nie możesz ode mnie użyć dezodorantu. Nie, nie słuchaj się jej. Ja ci pozwoliłem korzystać z mojego dezodorantu. Nie słuchaj się Marlenki, bo ona kłamie. Rozumiesz to, mój drogi widzu? Aha. Cześć, mogę od ciebie użyć okulary? Znając starą chińską legendę, czy tam przysłowie, jak kto woli, teraz powie, że tak, możesz porzucić okulary ode mnie. Jeżeli tak będzie, to zostawiasz lajka i suba z dzwoneczkiem. Szczególnie dzwoneczek, nie zapomnij o dzwoneczku, dobra? Mamy deala podpisanego, nie? Dobra, teraz chwila prawdy. Tak, możesz ode mnie odciąć okulary. No widziałeś, widzu, zostaw tego subika z dzwoneczkiem, proszę, proszę, proszę. A tak odchodząc od tematu, to te okulary tak dziwnie brzmią, co się ten plastik taki, wiecie, odchodzi, nie? Taki typowo strzejna, można powiedzieć, albo innego temu. Jezu, nie wierzę w to, jak masz takie okulary kupić z temu albo z czegoś. Kupcie normalne, chociaż z bazarku są tańsze, naprawdę. Cześć, mogę od ciebie odzyskać pędzel? Nie, nie mogę, to mnie odzyskać pędzel na makijażu. Uff, myślałem, że to będzie jakaś bazooka albo inna rakietnica do niszczenia czołgów, a to okazało się, że to tylko zwykły pędzel do makijażu. Ale Marlenka, spokojnie, nie musisz tak drzeć się. Zaraz będzie, obiecuję wam, że za chwilę wytrzasz się z jakimś tekstem samolot wojskowy albo inny czołg jakiś, nie? No dobra. Dobra, koniec. Nie, nie, nie! Czemu musi być to koniec? Marlenka, miałaś powiedzieć czołg, a nie albo samolot. Co ty powiedziałaś? Nie miał być koniec. Mów dalej tekst. No nic, Marlenka uciekła. Chyba nie będzie mówiła dalej, więc ja za was powiem. Cześć, czy mogę użyczyć od ciebie czołgu M1A1 Abrams?
Nie, nie możesz użyć czołgu M1A1 Abrams. On jest dla mnie. Dobra, wołają mnie na obiad. Muszę lecieć. To tyle. Do widzenia. A i pamiętajcie, Marlenka jest fajna. Nie no, żartuję, jest cringe'owa i dziwna.